Pierwszy raz, kiedy oglądałem Żużel na żywo na stadionie, bodajże w wieku 9 lat, zabrał mnie ojciec na stadion. No i bardzo mi się spodobało to co zaobserwowałem, czyli te emocje mi się udzieliły, wyścigi, motocykle, szybkość, prędkość, te wspaniałe ubiory żużlowców i kaski. To naprawdę zawładnęło mną i od tego czasu regularnie chodziłem oglądać mecze żużlowe, no już właśnie jako mały chłopiec, po prostu byłem zafascynowany tym sportem. Takie wywoływał u mnie emocje, że śniły mi się po nocach wyścigi i praktycznie nie było momentu, kiedy bym o tym żużlu nie myślał, także no, musiało się skończyć tak, że zostałem żużlowcem. No, moja odpowiedź jest taka, że jak wtedy, kiedy wyjeżdżam na tor, kiedy są pełne trybuny, kiedy udziela się ta atmosfera tego pełnego stadionu i wrzawy kibiców, no widok jest przepiękny i wspaniały, ale emocje staram się trzymać gdzieś tam sobie i być skoncentrowanym, skupionym, bo za kilkanaście sekund prawdopodobnie startuję w kolejnym biegu, także te emocje staram się trzymać gdzieś tam na wodzy i być mega skupionym, tak żeby do startu być przygotowanym po prostu. Natomiast jeśli chodzi o takie emocje już po wyścigu, kiedy oczywiście wyścig jest wygrany, no to euforia jest po prostu niesamowita, uczucie fantastyczne, radość, ogromna radość, satysfakcja i zadowolenie. To na pewno będzie wspaniałe uczucie móc tutaj wystartować dla pilskich kibiców jako reprezentant już kraju w tym meczu. Polska reprezentacja kontra wojownicy mistrza. To super uczucie, że będę mógł tutaj na tor przyjechać i co prawda sporadycznie tutaj startuję, ale właśnie w tej okoliczności, przy tej okazji to naprawdę wspaniałe, że będę mógł spotkać się z wszystkimi kibicami, którzy niegdyś bardzo mocno dopingowali chociażby mojej osobie podczas wielu tutaj meczów ligowych. Także no, myślę, że to będzie naprawdę wspaniałe przeżycie. Szykują nam się bardzo ciekawe, interesujące zawody żużlowe. Myślę, że emocji nie powinno nam brakować, bo naprawdę wielkie nazwiska będą startować w tymże meczu. I co tu dużo mówić, no myślę, że wszyscy będą świadkami ciekawego wydarzenia.